pierwszym wysłuchaniu w Łodzi, a trzecie z kolei w całym kraju. Dwa tego typu wysłuchania odbyły się już w Warszawie. Zresztą równolegle leci kolejne trzecie warszawskie wysłuchanie. To wszystko można obserwować na Facebooku. Tam są transmisje z tych wysłuchań. Skąd cała idea? Jest to inicjatywa obywateli RP, którzy po 2015 roku, oprócz tego, że siadali na ulicach i tam poszedli przez policję, również zajmowali się pracami organizacyjnymi, żeby wyjść z takiego zaklętego kręgu protestu na ulicach i żeby zrobić coś konstruktywnego. Pierwszym projektem był projekt Prawybory, demokracja od zaraz. Bardzo mocny pomysł, który spotkał się z, no nie spotkał się z akceptacją ogólną, nie tylko polityków, ale i społeczną. I wtedy powstał pomysł w zeszłym roku projektu o nazwie Obywatele mają głos, który ma polegać na tym, żeby w okręgach wyborczych zapraszać do publicznych wysłuchań kandydatów. Więc tak żeśmy dotarli do tego pierwszego w Łodzi wysłuchania, które przedstawiam redaktor Piotr Wesołowski. Gościem to nie będę tych gwiazdą, tylko pani Anita Sedlińska, kandydatka wiosny. Kandydatka menadżer, ekspertka w zarządzaniu zmianami z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowej firmie chemicznej. Pan Marek Belka, kandydat Koalicji Europejskiej. To praktyk dla pani Anity. Profesor Marek Belka, ekonomista, polityk, premier, wicepremier, minister finansów, prezes Narodowego Banku Polskiego, kandydat Komisji Europejskiej. Mamy też gości ekspertów, pan profesor Radosław Czapliński, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN przez trzy kadencje, profesor z Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, członek doradczego Komitetu Prawnego przy MSZ, przewodniczący Komitetu Doradczego Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości. Mam w nawiasie wpisane, komitet się nie zbiera od czasu dobrej zmiany. I pan doktor Andrzej Kompa, historyk z Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista od Bizancjum, prodziekan Wydziału. O tym, że przyjmiemy walutę euro, zdecydowaliśmy już w momencie przystępowania do Unii Europejskiej, tak jak tutaj pan Piotr, redaktor Piotr Wesołowski-Szymszo wspomniał. I zdecydowanie tak, jesteśmy za przyjęciem euro, natomiast wcześniej musimy sobie odpowiedzieć na szereg pytań, jak ta Unia Europejska, jak Unia Walutowa ma wyglądać, ponieważ... Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że euro nie jest panaceum na bolączki gospodarki. Jak można więc powiedzieć, że o ile 6-7 lat temu myśmy byli oazą stabilności, a strefa euro miała swoje problemy, dzisiaj można powiedzieć, że podążamy w różnym kierunku. Oni we właściwym, my nie we właściwym. Stąd też i bilans korzyści i ryzyk zmienił się na korzyść wejścia do strefy euro. Dzisiaj nie ma mowy o wejściu do strefy euro natychmiast, ale można zdeklarować chęć wejścia do strefy euro jak najszybciej, co uważam, że miałoby zarówno znaczenie pozytywne gospodarcze, jak i przede wszystkim polityczne. Nawet kiedyś powiedziałem, że zmieniłoby to europejską geopolitykę w sposób bardzo istotny, na naszą korzyść. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze szansę zadania drugiego pytania. Możliwe. Dziękuję bardzo.
Teraz będę miał pytania od Społecznego Komitetu Wyborców. I kto mi te pytania dostarczy? Tak, o scenariuszu. W związku z tym, jak Państwo sądzicie, czy nie powinny powstać jakieś wspólne, jednolite programy nauczania, takie, żeby obejmowały no, jakiś wspólny podręcznik chociażby do nauki historii, który by prezentował historię europejską, a nie taką wyrwaną historię właściwie poszczególnych narodów, żeby stworzyć jakąś taką no, historię Europy. Dziękuję. No tak, Pani tutaj zaczęła od sytuacji w Polsce i tutaj zdecydowanie zgadzam się, że sytuacja oświaty w Polsce jest no, godna pożałowania i my tutaj od początku mówimy i proponujemy konkretne rozwiązania, przede wszystkim finansowe też i tu proponujemy, ale to pewnie wszyscy wiedzą, więc nie będę tutaj mówić o płacach, ale konkretne podwyżki dla nauczycieli. Natomiast to jest nie wszystko, ponieważ my powinniśmy zastanowić się, jakiej tej edukacji chcemy. I my jako wioska widzimy taki przykład, tak powiem, mogłabym powiedzieć benchmark w Finlandii, która wprowadzała swój system edukacji, który jest traktowany jako wzorzec w Europie przez 30 lat. I to trwa do dzisiaj. Jeszcze dzisiaj są dyskusje na temat usprawniania tego systemu i one będą trwały dalej i to jest normalne. Rozszerzenie programu Erasmus 2.0. Chodzi o to, żeby nie tylko studenci mieli dostęp do tych programów, ale również uczniowie szkół średnich, a także młodzi pracownicy do 30 roku życia. Program Poznaj Europę i tutaj proponujemy darmowe przejazdy liniami kolejowymi dla młodzieży do 26 roku życia w czasie wakacji. To też jest forma takiego przełamywania pewnych barier i przebijania tych baniek informacyjnych, w których istniejemy. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że sprawy edukacji formalnie rzecz biorąc nie są w kompetencjach Unii Europejskiej ani instytucji takich jak Parlament Europejski. Co wcale jednak nie oznacza, że Unia Europejska w tych sprawach głosu nie zabiera, a w szczególności Parlament Europejski podczas prac nad budżetem nie uwzględnia pewnych kwestii, na przykład kwestii programów dla młodzieży wymiany, kiedyś Tempus, Erasmus, czy ten, o którym wspomniała moja poprzedniczka. To są rzeczy, którymi zajmować się może. Możliwość opracowania pewnego europejskiego podręcznika historii miałaby sens. Oczywiście on nie byłby podstawowym podręcznikiem do nauki historii we wszystkich krajach. Realia są inne, ale samo istnienie tego podręcznika jest, uważam, bardzo cenne. Dziękuję. Czy może jednak państwa członkowskie powinny mieć nadal możliwość decydowania o uczestnictwie w prokuraturze europejskiej, albo może należy prokuraturę europejską zlikwidować? Dziękuję. Przede wszystkim Polska powinna być uczestnikiem tej instytucji, czyli prokuratury europejskiej. A ostatnie działania, które powiedzmy sobie no, w ostatnich 6 latach mniej więcej w Polsce zaistniały, dotyczące zwalczania na przykład tych słynnych karuzel podatkowych. Karuzela podatkowa nie może istnieć w jednym kraju. Ona się rozwija dlatego, że mamy wspólny rynek i wolny handel. I oszuści wykorzystują tę sytuację dla jakby to powiedzieć fikcyjnego obrotu towarami i usługami. No i w ten sposób wyłudzają VAT. Jest w naszym interesie, co zresztą pokazały także działania tego rządu, abyśmy współpracowali w tym zakresie na forum europejskim. To jest też dobre pytanie. Znaczy,
Podobnie jak tu pan profesor, zgadzam się, że jest to przejaw takiej decyzji, która stawia Polskę w drugim szeregu. Czyli sami siebie wskazujemy na tą Europę drugiej prędkości. Dotyczącej czy edukacji i kultury. Szczególnie w sytuacji, kiedy w kontekście tej niedopuszczalnej sytuacji, jaka była przed chwilą, czyli bananowej afery. Chodzi mi o to, czy Unia powinna dbać o kulturowe dziedzictwo Europy, w jakiej formie i do jakiego stopnia może wpływać na tą taką tożsamość państw członkowskich. Dziękuję. Znaczy, w tej chwili już to się dzieje. Znaczy, Unia Europejska dba o tą, o kulturę w Europie i to przejawia się nie tylko, powiedzmy, w dofinansowaniu remontu zabytków, co jest widoczne na ulicach, ale to są również inne inicjatywy, dofinansowania, granty dla różnych inicjatyw. Ja sama byłam też świadkiem na przykład dofinansowania do kursów tańca ludowego, tak? Czy inne inicjatywy. Więc no, powiem szczerze, że nie wiem, nie widzę jakby powodu, żeby rozszerzać to pytanie, bo uważam, że to się dzieje. Chyba że ja oczywiście nie wiem, ale nie muszę wszystkiego wiedzieć. Częścią finansowania unijnego, czy raczej powiedzmy sobie europejskiego, są tak zwane fundusze norweskie i szwajcarskie. To znaczy te dwa kraje, jakby to powiedzieć, opłacają przywilej bycia częścią europejskiej przestrzeni gospodarczej, płacąc składki, a w gruncie rzeczy na poziomie dość zbliżonym do tego, który by był, gdyby one rzeczywiście były członkami tych wspólnoty. Otóż do Polski te pieniądze trafiają i w bardzo dużej mierze. By powiedział ponadproporcjonalnie, więcej niż z innych źródeł, idą właśnie na kulturę. Mam kilka problemów, które mnie strasznie nurtują. Pierwszy jest taki, który będzie związany z Państwa ewentualną przyszłą działalnością w Parlamencie Europejskim. Czy Państwo uważacie, że pozycja ustrojowa Parlamentu Europejskiego w tej chwili jest wystarczająca? Czy powinna być w jakikolwiek sposób zmieniona? Czy Parlament powinien uzyskać większy wpływ na działania Komisji Europejskiej i Rady Ministrów czy Rady Unii Europejskiej, na przykład poprzez uzyskanie prawa do inicjatywy ustawodawczej? To na początek. To trzeba odpowiedzieć tak, że powstanie Parlamentu Europejskiego i jego kompetencje ewoluują. Czy kompetencje ewoluują i one się zwiększają, ale też określone są traktatami europejskimi. Znaczenia i kompetencji Parlamentu Europejskiego, który, no, można powiedzieć, w ramach istniejących traktatowych możliwości wyrąbuje sobie dodatkowe kompetencje, dodatkowe możliwości. Jak ja rozmawiam z moimi kolegami, którzy jeszcze w parlamencie pracują, oni mówią, jeszcze możemy w ramach istniejącego traktatu więcej sobie wywalczyć, ale trzeba mieć świadomość, że ta demokracja wewnątrz unijna jest trochę inna instytucjonalnie niż demokracja narodowa. Parlament Europejski jest wprawdzie instytucją ustawodawczą, ale on te swoje prerogatywy dzieli z Komisją Europejską. Więc to jest wszystko problemem, no co tu dużo mówić, przetargu. Rozumiem, że pan profesor także to pytanie zadaje panie Andzie. Tak, jeżeli mogę spytać, potem chciałbym tylko się ustosunkować. Tak, rzeczywiście to będzie wymagało zmiany traktatów. Natomiast ja bym się tutaj nie bała podejmować tego tematu, bo tak naprawdę no, my tworzymy tą Europę i... Tymczasem ja wiem, że jak rozmawia się w Komisji Europejskiej, tam jest ciągle narzekanie. Troszkę bliżej mikrofon, bo nie słucham. Ten Parlament Europejski ciągle nam się
wtrąca po prostu. Ciągle uzurpuje sobie więcej władzy niż posiada. No to jest bardzo dobre. To jest właśnie przykład tego, jak bezmyślna jest koncepcja naszego rządu, naszego polskiego rządu, aby w Unii Europejskiej, owej Unii Ojczyzn, Europy Ojczyzn, decydowały stolice, a nie Bruksela, czyli mówiąc krótko, żeby interesy narodowe szły, czy miały pierwszeństwo przed interesami wspólnoty. Otóż ten przykład doskonale pokazuje bankructwo takiego myślenia. Bo jeżeli ktoś chce Europy ojczyzn, to będzie to Europa dwóch ojczyzn, Francji i Niemiec. I ma... to też jest kolejny już przykład, że Polska no, pozbawia się pewnego, znaczy wyklucza się z tych z wpływu na Unię Europejską, na kształt Unii Europejskiej i no, no nie. Musi być stanowcze nie dla wartości, dla wartości wspólnotowych i jeżeli są jakiekolwiek takie wątpliwości, czy dana propozycja jest dobra, czy zła, to należy się odnieść po prostu do traktatu Unii Europejskiej, do wartości po prostu. Z praworządnością w Polsce. Mianowicie, czy uważacie Państwo, że Unia Europejska powinna ingerować w kwestie, które z punktu widzenia formalno-traktatowego należą do wyłącznej kompetencji wewnętrznej państw członkowskich? W jaki sposób byście Państwo, gdyby przyszło do debaty na ten temat w Parlamencie Europejskim, w jaki sposób byście się Państwo ustosunkowali do tej kwestii? Oczywiście to jest typowe pytanie dla prawnika raczej niż dla ekonomisty, ale ponieważ wszyscy jesteśmy dzisiaj ekonomistami, znamy się na futbolu, to trochę się na prawie musimy poznać, a przynajmniej na niezależności sądów. Otóż rzeczywiście kwestią kompetencji narodowych jest to, jak system wymiaru sprawiedliwości jest zorganizowany. I jest dobrze, jeżeli Unia Europejska w tych sprawach próbuje coś robić, choć trzeba mieć świadomość. Unia Europejska to jest klub dżentelmenów i nikomu do głowy nie przychodziło, że jeżeli ktoś przychodzi do klubu, to się będzie zachowywał niewłaściwie. No i na raz się pokazało, że jest przynajmniej dwóch takich, no nie dżentelmenów, tylko członków klubu, którzy próbują wywracać stoliki. No i jak? Unia Europejska jest oparta na wartościach i między innymi tą wartością jest praworządność oraz demokracja, więc... Bardzo dziękuję panie profesorze za pytania i teraz drugi nasz ekspert, pan doktor Andrzej Kupa. Bardzo dziękuję. Ja przede wszystkim chciałbym dołączyć się do tego, co powiedzieli organizatorzy na początku. To jest wspaniała sprawa, że państwo są tu z nami dzisiaj i to powinna być norma i wszyscy kandydaci powinni móc się spotykać jak najczęściej z wyborcami, kiedy wyborcy ich zapraszają. Państwo przyjęli zaproszenie jako pierwsi i ja bardzo gorąco za to Państwu dziękuję. Chciałbym też powiedzieć, że zaczynamy od wysokiego C, od jedynek na listach, ale moje pytanie z tym związane dotyczy kwestii poczucia braku partycypacji, co jest jedną z największych przyczyn eurosceptycyzmu, a też i niskiej frekwencji, czy relatywnie niskiej frekwencji w wyborach. Zwróćmy uwagę, że i jeśli chodzi o polską politykę, poczucie partycypacji w niej obywateli jest nieduże, a co dopiero mówić. Jak pogodzić autonomię partii i stowarzyszeń startujących z listami, zbierających głosy, z tym, żeby jednocześnie mieszkańcy danego regionu, obwodu głosowania czy okręgu, mieli poczucie, że biorą udział w podejmowaniu decyzji, a następnie, kiedy państwo już zostaną w parlamencie, jak wzmocnić poczucie partycypacji wśród tych, którzy na państwa głosowali? Objazd po 30 miastach w całej Polsce, miastach średniej wielkości. Specjalnie wybraliśmy właśnie miasta średniej wielkości i te burze mózgów zbierały po kilkaset osób. Były mniejsze, były większe, na przykład w Kutnie było raptem 100 osób. Ja miałam wielką przyjemność uczestniczyć akurat w tej burzy mózgów.
ponieważ widziałam, jak wiele mądrych pomysłów zostało zgłoszone. I to miało swoje przełożenie na program partii, ale trzeba nasz wewnętrzny, może PRL-owski, trudno mi powiedzieć, taki duch, jakoś z tym walczyć i to przełamywać. I myślę, że jest to możliwe, bo ja widzę, że jest to możliwe i widzę i słyszę na ulicach, że ludzie chcą się dzielić swoimi pomysłami. No więc demokracja funkcjonuje poprzez partie polityczne. Ale oczywiście partie polityczne to nie są jedyne podmioty publiczne w społeczeństwie. Ale myślę, że w Polsce nie ma co liczyć na to, że wszystkie partie takie właśnie demokratyczne, wewnętrzne procedury uruchomią. Uważam, że jeżeli wam, obywatelom RP, uda się ten test, którym dzisiaj jesteśmy poddawani, to w następnych wyborach będziecie także przesłuchiwać, czy wysłuchiwać kandydatów. I będzie chyba trudniej tym kandydatom się uchylić od wysłuchań. No dzisiaj zaczynacie. Zaczynamy. Stąd ja mam taką wielką tremę. Pewnie wszyscy ją mamy, ale ja mimo to obiecałem sobie, że ilekroć będę ekspertem, to jedno pytanie będzie po angielsku i będę też prosił Państwa o odpowiedź w języku angielskim. Mam tu na myśli dobro... Przecież Brytyjczycy wychodzą z Unii. Tak, ale jednak rola języka angielskiego, choć kocham też inne języki kongresowe, jest specyficzna i bardzo duża. Chodzi mi przede wszystkim o tych najmłodszych wyborców i tych najmniej zorientowanych. So all the voters must be quite sure that you're really capable of being active part of all the negotiations that happen not only in the chamber of the European Parliament, but also in between the sessions. And my question is, I would say, relatively easy. So how do you define European values? At least one of you have used the term today, but I think if we are to be strong against Euroscepticism, we must know that it's not something rough and something that we don't define. Or we can't say for sure what do we think about it. Well, one should probably start with human rights, but this is a banality, I think, even if this is most important. What I have seen in the European Union in the making, in practice. Well, it's the ability to compromise, to find compromises. European Union institutions are permeated by this need to discuss, to define interests, own interests, the interests of others, and then to find a compromise. Well, why is it so important? Because you cannot work on a compromise if you are not tolerant, if you are not open, if you respect others and the values that others believe in. I think this is most important. This is about Europe. Thank you. So I mentioned before the two values. So first it's democracy, second it's the law in Europe. I didn't mention yet the human rights, and I think it's the most important for myself, and also including people like LGBT people, also the women rights. And here we also have a lot of proposals in our program. So what I also agree with Professor Belka, it's finding compromise and negotiations. I think I like this kind of negotiations and how the law is
negotiated and then we can be sure that this law creates values for the citizens. Świetnie, bardzo dziękuję. A więc są Państwo w stanie stworzyć wspólny katalog takich wartości, ale jednak jak Państwo odnoszą się do ewentualnego pomorzego Państwa zdaniem w ogóle nie ma tarcia między tymi dwiema wartościami, Unią, wartościami unijnymi, tendencjami niepodległościowymi, separatystycznymi pomiędzy państwami. Jak to Państwa zdanie wygląda? Wydaje mi się, że to może być trend, który będzie się nasilał. Proszę Pana, w gruncie rzeczy to Pan dotknął nie tylko pewnych trendów myślowych, ale wielkiej polityki. Bo kwestia Katalonii czy Szkocji to nie jest kwestia nowych ambicji separatystycznych, narodowych czy narodowościowych tych narodów. To jest kwestia tego, w jaki sposób one oddziałują na całą Europę i w jaki sposób inne kraje reagują na te. Ja nie jestem zdania, że Europa się powinna przekształcić w luźny związek regionów. Rzeczywiście te ruchy nacjonalistyczne i demokratyczne ścierają się i to jest trend na całym świecie. Stymulować proces, bronić tych naszych wartości, które zostały zdefiniowane kilkadziesiąt lat temu. I tutaj my widzimy takie możliwości, na przykład w walce w obronie cyberbezpieczeństwa. Ale nie wydaje się Państwu jednak, że najbardziej zgodne z wartościami europejskimi byłoby jednak to, żeby w każdym takim przypadku rozpatrywanym indywidualnie, w poszanowaniu danego prawa narodowego, ale w przypadku procesów niepodległościowych, które nierzadko są dużo starsze niż sama Unia Europejska czy wspólnoty europejskie, przy uznaniu pewnej wyższości wariantu szkockiego, wariantu partycypacyjnego, dopuścić takie rozwiązanie. Przypominam, że poza wszystkim, zanim doszło do zadrażnień z obu stron, to w Katalonii zwolennicy niepodległości, tak jak w Quebecu, stanowili pewną mniejszość, ale wszyscy poczuliby się odpytani, a wtedy Unia Europejska powinna tylko pilnować, by właśnie w miejsce patriotyzmu, który jest naturalny i uzasadniony, nie wkradł się nacjonalizm. To znaczy, żeby na przykład, tak jak próbowano, nie prawo do udziału w referendum mieli, żeby nie mieli odebranego prawa ci, którzy na przykład nie posługują się katalońskim. No to jest sprzeczne z wartościami unijnymi. Ale samo zapytanie ludzi, też w zgodzie z kartą ONZ i z jednak prawem do samostanowienia narodu, w samym sercu demokracji europejskiej. I ja dlatego uważam, że Unia Europejska nie powinna tutaj być podmiotem, nazwijmy to, wzmacniającym jakiekolwiek tendencje albo w jedną, albo w drugą stronę. Ja powiem szczerze, że ja znam człowieka, który jest Katalończykiem i jest zwolennikiem separacji. I naprawdę nie powinniśmy nakazywać danemu regionowi, czy ma podjąć taką, czy inną decyzję. Natomiast ponieważ w traktacie zobowiązaliśmy się do obrony naszych wartości, więc powinniśmy te wartości szerzyć. I tutaj uważam, że powinniśmy to wspierać, na przykład przez wolne media. Pani Anna Kinalska, to są pytania zarówno dla Pani, jak i dla Pana. Jakie osiągnięcia zmotywowały Panią, Pana do ubiegania się o mandat europosła? Ja wywodzę się, znaczy mam doświadczenie biznesowe, mam wykształcenie również biznesowe, studia MBA, także jestem ekonomistką, jestem menedżerką, zarządzam zmianami. Natomiast moja chęć zmiany wyrosła kilka lat temu, w czasie studiów podyplomowych. I ja wtedy zdecydowałam, że moje dalsze życie zawodowe, bogate i uważam, że z sukcesami, ponieważ osiągnęłam wysoką pozycję w firmie międzynarodowej, poświęcę dalej pracy społecznej. Pracy społecznej w kierunku, znaczy poświęconej zrównoważonemu rozwojowi i ekologii. Ponieważ uważam, że tutaj jest bardzo dużo do zrobienia i tak naprawdę my nie mamy czasu na to, po prostu musimy działać.
I naukowcy przestrzegają nas przed ociepleniem klimatu, przed skutkami i tak naprawdę ja wówczas rozważałam jeszcze zrobienie doktoratu, natomiast stwierdziłam, że nie ma sensu, ponieważ to wszystko już jest znane i my wiemy, co my mamy zrobić. I postanowiłam wówczas, że poświęcę moje życie zawodowe temu właśnie celowi. I od tego czasu zaczęłam działać przede wszystkim w Komitecie Obrony Demokracji, ponieważ te moje plany zrównoważonego rozwoju przerwał no niestety wybór i łamanie demokracji w Polsce. Natomiast to jest też moja wartość i tutaj zaangażowałam się również. I na tym polu działałam. W tym samym czasie również rozwijałam swoją wiedzę, ale także działałam na rzecz ekologii. Na przykład organizowałam zbieranie odpadów w mojej miejscowości, ale też złożyłam projekt budżetu obywatelskiego w zakresie edukacji i podejmowałam inne działania w tym kierunku. Obecnie od lipca ubiegłego roku tworzę zespół, świetny zespół wiosenny, znaczy wówczas jeszcze to był oparty na instytucie. I temu się poświęciłam, ponieważ poświęciłam się temu dlatego, że polityka ma dużą moc i jest zgodna z moimi celami i mogę spełnić, mam nadzieję, dzięki tej polityce spełnić marzenia o zielonej Polsce, czyli o Polsce zrównoważonej ekologicznie i społecznie. Moje doświadczenia zawodowe i publiczne sprawiają, że znam funkcjonowanie istotnych instytucji unijnych, przede wszystkim Rady Europejskiej, ECOFIN-u, czyli Zgromadzenie Ministrów Finansów, Europejskiego Banku Centralnego, a także Parlamentu Europejskiego, gdzie występowałem głównie jako przesłuchiwany przedstawiciel albo Komisji Gospodarczej dla Europy ONZ-owskiej, albo Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Poza tym ja jestem euroentuzjastą, a uważam, że jak ktoś idzie do cyrku, to powinien kochać zwierzęta. To tak samo jak ktoś idzie do Parlamentu Europejskiego, to powinien wierzyć w Europę. Poza tym cóż, jestem w stanie się porozumieć w kilku językach obcych, więc w kuluarach będę mógł, że tak powiem, prowadzić ożywione dyskusje. No i wreszcie wydaje mi się, że mam charakter taki niekonfliktowy, a raczej próbujący szukać porozumienia, syntezy, czyli według mnie to, co jest w Unii Europejskiej najważniejsze. Dziękuję. Zapytanie pana Piotra Kujawińskiego. Czy jesteś za przekształceniem Unii Europejskiej w organizm bardziej zintegrowany niż dzisiaj, to znaczy z jednym systemem podatkowym, wspólną polityką zagraniczną i jedną armią? Tak, ale trzeba mieć świadomość, że to jest proces. Tak, jestem za dalszą integracją Unii Europejskiej i to my, kandydując do Parlamentu Europejskiego, będziemy mieć wpływ na to, jak będzie wyglądać Europa przyszłości. Wspomniane wcześniej cyberbezpieczeństwo. My musimy to wzmocnić, ponieważ jest to jedno z większych zagrożeń, obok zresztą polityki energetycznej również, przed którym stoi Unia Europejska i tutaj powinniśmy na tym polu zwiększyć integrację europejską. Dziękuję bardzo. Scenariusz tego wysłuchania jest taki przewrotny, że słowa wstępnego nie było, ale macie Państwo możliwość na zakończenie wysłuchania powiedzieć przez 4 minuty, dlaczego kandydujecie, co chcecie osiągnąć, czy warto nawet głosować. Przede wszystkim bardzo dziękuję za możliwość takiego spotkania. To nie była kokieteria, kiedy mówiłem, że jestem bardzo stremowany, naprawdę, bo nie uczestniczyłem nigdy w tego rodzaju rozmowie. Po drugie, sprawy związane z integracją europejską, z Unią Europejską,
to jest cała też wielkie, olbrzymie kompendium wiedzy. I w sposób oczywisty ja nie czuję się kompetentny we wszystkim. Przede wszystkim to są sprawy gospodarcze, stąd na pewno moje zainteresowanie powinno iść w kierunku ewentualnie Komisji Budżetu albo Komisji tak zwanej gospodarczo-monetarnej, czyli ECON, to jest to ona komisja, czyli sprawy finansowe. W gruncie rzeczy nawet, znaczy równorzędnie te dwie dziedziny są mi najbliższe. I cóż, jeżeli przyjdzie mi tam pracować, to będę starał się po pierwsze reprezentować Polskę, reprezentować nasze miasto, Łódź, ale no jakby to powiedzieć, nie będę jak Tarzan bił się cały czas w piersi i chodził naokoło, jacy jesteśmy wspaniali, tylko no właśnie poprzez budowanie pozycji, szacunku. No, tak zawsze mi się to tak w życiu zdarzało. Najlepiej się Polskę reprezentuje, kiedy się jakiś konstruktywny wkład do jakiegoś działania wnosi. Będę się starał to czynić. Również bardzo Państwu dziękuję za to, że Państwo poświęcili ten czas, długi czas na to, żeby nas wysłuchać. Dziękuję bardzo. Natomiast dlaczego warto głosować na Wiosnę? Dlaczego warto głosować na mnie? Bardzo proszę. Powody są dwa. Pierwszy to jest program. Nasz program jest spójny i wszyscy mówimy jednym głosem, ponieważ dzielimy te same wartości. Tutaj nie miałam okazji powiedzieć o tym, że my chcemy równych praw dla wszystkich Europejek i Europejczyków. I to nie są tylko po prostu słowa, po prostu chcemy to zrobić na przykład prawa kobiet, czy prawa do podobnych standardów służby zdrowia. To jest jedno. Kolejne to jest integracja europejska. I o tym już mówiłam, nie będę tutaj powtarzać. Natomiast, czyli ten pierwszy powód jest taki, integracja europejska i nasz program i z tym idziemy do Unii i chcemy zmieniać Unię, chcemy wpływać na Unię. Natomiast drugi powód jest mój, związany ze mną osobiście. Znaczy ja traktuję politykę jako środek do osiągnięcia celu. I tym celem jest dla mnie ekologia, jest Zielona Polska. I tutaj ja mówię jasno, ja idę tam po to, aby walczyć o zieloną energię, aby walczyć o ekonomię cyrkularną, aby walczyć o naszą przyrodę, o zachowanie jej w należytym stanie, a także o edukację ekologiczną. I to, co mogę zrobić też dla regionu, to myślę, że to jest walka o unijne środki na walkę ze smogiem, ponieważ w tej chwili w Łodzi mamy bardzo duży, zresztą nie tylko w Łodzi, we wszystkich miastach tutaj w województwie łódzkim i nie tylko, mamy bardzo duży problem ze smogiem i te działania, które są o wiele niewystarczające. Mamy do wymiany 100 tysięcy palenisk, a raptem 2% jest wymieniane obecnie. Także to w tym tempie, co teraz, te paleniska będą wymieniane przez 100 lat. To my nie mamy tyle czasu. Codziennie umiera w Łodzi, w samej Łodzi, 2-3 osoby z powodu smogu. Codziennie 900 osób rocznie. To są, oczywiście jak mówimy, 45 tysięcy rocznie, no to tak naprawdę jest to liczba, która jest tak niewyobrażalna i trudno przemawia do nas. Natomiast wyobraźmy sobie, że codziennie umiera 2-3 osoby tutaj w Łodzi. My musimy zmienić to i musimy zostawić naszą planetę, nasze środowisko w stanie dobrym dla naszych dzieci. I to jest, ja to traktuję jako swoją osobistą odpowiedzialność. Według scenariusza ja teraz powinienem zadać 12 pytanie, ale go nie zadam, bo zadał internauta to pytanie, które chciałem zadać. Chciałem bardzo Państwu podziękować, jestem zbudowany tą dyskusją. Kandydaci moim zdaniem... Dobry wieczór, przede wszystkim chciałem
Najserdeczniej podziękować tym wszystkim, którzy się napracowali nad dzisiejszym dniem za to, co zrobili. Ale też z tego punktu widzenia chcę uświadomić tym wszystkim, którzy się napracowali, którzy stawiają pierwsze trudne bardzo kroki po nieznanym terenie, tego jeszcze nikt w Polsce nie robi, że są prawdopodobnie uczestnikami historii takiej pisanej przez duże H. Jestem tu bardziej wdzięczny dwójce znakomitych kandydatów z pierwszych miejsc na listach, uwaga, dwóch największych partii politycznych w Polsce. Co mówię, jak dowcip, z radością, bo po wszystkich tych burzach, które towarzyszą, jest aż tak. Albo wygramy w Polsce demokrację, albo osłabimy się faszyzującą dyktaturę. Chcę powiedzieć Wam wielką nadzieję i ogromną wdzięczność dla Państwa, że to, co dzisiaj przeżyliśmy, to zaczyna się powolutku, ale ze skromnie, a może być początek wielkiej historii i wielkiej nadziei. I obyśmy tego nie zmarnowali. Pewnie nie chcielibyśmy oglądać owoce w tej kręcie. Dziękuję bardzo. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować uczestnikom tego spotkania. Obdarujemy Państwa tym, co dla nas najcenniejsze, czyli wielu zdrowia. Dziękujemy panu Piotrowi Wesołowskiemu za znakomite moderowanie, że sobie poradził. Andrzejowi Kopie za wspaniałą panel ekspercki. Panu profesorowi Markowi Belce za udział w naszym spotkaniu i Alicie Sobińskiej. Panie profesorze Władysławie Czarnińskiemu, znanym specjaliście od prawa europejskiego. Dziękujemy Państwu za udział. Zapraszamy na następne spotkanie. Mamy umówiony już pierwszy termin po majówce 8 maja. Być może wcześniej jeszcze uda nam się wypowiedzieć wcześniejsze pytanie, na co Państwa będziemy informować, jeżeli Państwo zostawiliście swoje adresy mailowe, żeby to komunikacja rozpoczęła. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za przybycie i spotkanie. Zapraszam, najwięcej część od zapraszania. To ja dziękuję.